Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj postanowiłem, że wygram euro dla reprezentacji Anglii. Anglia dopiero co przegrała finał z Hiszpanią, więc wiedziałem, że ktokolwiek ogólnie przegra, to zrobię film z tą drużyną, że wygrywam im euro. I Anglia przegra, więc im oczywiście muszę to euro wygrać. I postanowiłem też, że będę tutaj grał zawodnikiem jednym i dokładnie będzie to Harry Kane. Zaraz po Jude Bellinghamie, który jest moim ulubionym angielskim graczem obecnie, najbardziej szkoda mi by było Harry'ego Kane'a. Bo jednak Harry Kane, wiemy dobrze, jak to wygląda jego kariera. Cały czas poszukuje tego trofeum, cały czas go nie może zdobyć. Nawet w Bayernie nie dał rady zdobyć ani jednego pucharu. Był drugi raz z rzędu w finale Euro i drugi raz z rzędu przegrał finał Euro. Więc naprawdę jest mi go bardzo szkoda. Dlatego postanowiłem, że jako właśnie Harry Kane będziemy tutaj próbowali wygrać Anglii Euro. To też jest ostatni film, jaki robię, jeśli chodzi o ten tryb Euro 2024, jeśli chodzi o granie zawodnikiem jednym, bo jeszcze mam kilka takich planów, które jeszcze chciałbym zrobić. Pomimo, że Euro już jest zakończone, to jeszcze jest kilka planów, które chcę zrobić, jeszcze wrzucę te filmy na kanał, a teraz właśnie zajmijmy się tymi meczami. Pierwszy mecz, nie ukrywam, że przesymuluję, bo mamy akurat nie taką trudną grupę, mam wrażenie, że powinniśmy tutaj w miarę sobie dobrze poradzić. Remis nie jest miły na początek, no ale dobra. Drugi mecz i tak przesymuluję, bo no zobaczymy jakby. No wydaje mi się, że jednak wiadomo, jak w rzeczywistości Anglia grała, jak to było w tej grupie, no ale to było w rzeczywistości. Tutaj wierzę, że overallowo powinniśmy być no najlepsi zdecydowanie. Dania, no tutaj, dobra, tutaj już wygrałem przynajmniej. Czyli mecz ze Słowenią będzie meczem o pierwsze miejsce. Dlatego wydaje mi się, że zagram to spotkanie. Zagram to spotkanie. Myślę, że nie będę go 5 minut, a 4 minuty zagram. W rzeczywistości tutaj był wynik 0-0, ale ja wierzę, że tutaj my sobie poradzimy i wygramy ze Słowenią i awansujemy z pierwszego miejsca, a więc pora na mecz Anglia-Słowenia. Zwycięzca tego spotkania awansuje z pierwszego miejsca w grupie C. I możemy startować. No mam nadzieję właśnie, że tutaj nie będzie problemów. Mam nadzieję, że tutaj wygramy sobie bez żadnych problemów. I zaczynamy. Piękne przejęcie Harry'ego Kane'a, sam początek, Bukayo Saka. A, liczę, że tutaj wyjdę i w perfekcyjnym momencie mi poda. Chciałem za dużo chciałem tutaj przekombinować. Bukayo Saka, Jude Bellingham, właśnie pokazałem mu strzelać, bo liczyłem, że jakoś to zakręci, jakoś to lepiej będzie wyglądało po prostu. Piłka będzie nasza. Bellingham. Shaw tutaj, fajnie tutaj właśnie wchodzi, go zauważyłem. Phil Foden. Fajnie to chciał rozegrać, ale nie wiem, czy to właśnie była akurat najlepsza opcja tym razem. Dobry blok, świetny blok i piłka, niestety właśnie najpierw było dobrze, potem jednak to był taki faul tam niestety, szkoda strasznie tego. Właśnie za pierwszym razem było dobrze wszystko. Piękny blok Harry. Aj, nie ma piłki celnej, szkoda. No bo dosłownie piłka celna i Harry Kane miałby super sytuację, może teraz. Problem jest taki, że to nie ten zawodnik mi miał podawać, tylko Foden podał do tyłu, nie wiem po co. Ale naprawdę w takiej sytuacji ofensywny zawodnik powinien mieć instynkt ataku, można powiedzieć, tak bym to nazwał. Luke Shaw, powalcz, ładnie, bo ładnie walczy, ale jeszcze mam piłkę, żeby tam Phil Foden przejął to, Oblak, wybija. Słowenia nie jest na razie za dobra, tylko właśnie miło byłoby to wykorzystać, a na razie nie umiemy. Foden. Jeszcze Foden dostaje piłkę. Ale czy naprawdę Phil Foden nie dał rady tego dobiec? Nie wiem.
Przejmijmy tą piłkę. Jest tak blisko, ale nie ma tego ostatecznego jakby ruchu. Saka. Bukayo Saka. Bellingham. Kane. Foden strzela, będzie rożny dla nas. Może z główki, zobaczymy tutaj, może się uda, tylko właśnie musi być dobra wrzutka oczywiście i ta wrzutka nie jest zła, ale... Jeszcze piłkę daj dla nas. Może tutaj wrzutka... Nawet jakby to przeszło, to i tak ta wrzutka widać było, że nie będzie dobra. Bellingham, no nie go chciałem, tak wydawało mi się, że robi taki fajny ruch, ale niestety się potem dość szybko zatrzymał. Na razie no ta pierwsza połowa jest niefajna na pewno, no nie tak to chciałem, żeby wyglądało. Aby remis, wiadomo, że nam da awans, choć no fajnie byłoby awansować po zwycięstwie ze Słowenią. Koniec pierwszej połowy 0-0, no jeszcze druga połowa przed nami, choć nie wygląda to optymistycznie na pewno po pierwszej połowie. Na pewno nie wygląda to tak, jak liczyłem, że będzie wyglądało. Nie gramy za dobrze, bo jednak byśmy jeszcze lepiej grali, bo wiadomo, że no, nie mamy bramek, ale to jeszcze nie jest aż tak ogromna sprawa. Ogromna sprawa to jest właśnie to, że po prostu no, wyglądamy niestety zbyt podobnie do rzeczywistości, czyli niedobrze. A nie chcę właśnie, żebyśmy grali tak jak w rzeczywistości, czyli byli po prostu zawodem jednym wielkim. Znaczy, pamiętaj, aby no, Anglia była w finale, ale jeśli chodzi o styl gry, to był zawód. Aj, Saka, przyłóż się do tego. Jeszcze tutaj przecież, naprawdę. No nie wygląda dobrze. Na razie właśnie nad kreowaniem sytuacji po prostu jest problemem. Pickford był, ratuje, dosłownie Pickford ratuje, bo byłoby 1-0 dla Słowenii. Do tego za chwilę doprowadzimy. Pickford, szybko. Denerwuje mnie właśnie, że muszę klikać 10 razy, naprawdę. Ja powinienem kliknąć raz i już. Jude. Tylko zrób coś dobrego z tym. Aj, bo górą Phil. Widać, że było tutaj po ziemi, będzie ciężko, a górą nie było nikogo tutaj. Phil Foden. Nie zrób nic złego, no. Panie do tyłu. Nienawidzę pięt, nienawidzę naprawdę jakby w tych karierach zawodnika, których prowadzi, nie cierpię tego, bo naprawdę tak komputer źle robi, ale naprawdę mam wrażenie, że praktycznie 90% takich podań się kończy stratą piłki wykonania komputera. Foden. Jakaś strata, naprawdę jakby to tak denerwuje mnie, co ja widzę. Jakby mam gdzieś na remis, aby no spoko, bo zremisujemy i tak awansujemy. Mnie po prostu boli styl gry nasz. Po prostu mnie boli styl gry. Czemu naprawdę musimy tak źle grać? Nie wiem, naprawdę. Jakby pod FIFA, stricte pod FIFA, to jest mocny skład, bardzo. No teraz może, choć Hurricane nie ma lepszej kondycji właśnie już, wow, naprawdę. Ta piłka mi odskoczyła, jakbym ją wykopał jakoś na bok, jakbym sobie analogiem ją wybił. Ja nie wybijałem jakkolwiek tej piłki, a tak mocno odskoczyła, że to jest niebywałe. Piętnaście minut do końca, jeszcze kwadrans. Nie wiem naprawdę co sądzić, na pewno jestem rozczarowany. Panowie, Harry Kane znajduje się tutaj w miejscu, gdzie powinien być ktoś inny, bo my nie mamy prędkości na to. Ale teraz szansa. Phil Foden. Foden gola nie ma. 78 minuta. 79 w sumie już rożny. Harry Kane na bramkę. No nie wierzę, prawda. No nie możemy. Po prostu jakoś nie możemy tego strzelić.
10 minut do końca, my cały czas mamy remis 0-0. Naprawdę, czy my naprawdę będziemy grali tak? Anglia w rzeczywistości. Jeszcze Słowenia strzeli. Na szczęście nie. Na szczęście Pickford broni, ale... Jestem po prostu rozczarowany. Jestem nawet niezły, a po prostu rozczarowany. Jeszcze to podanie jest celne. Declan. Jeszcze tutaj nie ma spalonego. Podanie do Trippier jest w perfekcyjnym momencie. Saka, to musi być gol. Phil Foden, gol w końcu. 87 minuta. W końcu, naprawdę, aż jakby to jest z jednej strony takie, nie wiem, jakby to powiedzieć. Zeszło to ciśnienie po części, z drugiej strony jakby, jednak jakby to dalej nie będzie zwycięstwo w ładnym stylu. To będzie zwycięstwo takie w stylu Anglików na tym Euro. Czyli nie w ładnym stylu niestety. Więc jakby no spoko, wygramy i będziemy mieli to pierwsze miejsce, ale tak grając nie będzie łatwo wygrać tego Euro na pewno. Musi to wyglądać znacznie lepiej. I też się w sumie nie lepiej gra jak na razie tym Harrym Kane'em. Wszędzie piłki, dobra, to byłoby na tyle. Koniec, to nie był spalony, zakładam. Koniec meczu, wygrywam 1-0. Tak jak już mówiłem, fajnie, że wygraliśmy, ale styl... No, styl był słaby, styl był na pewno bardzo słaby i... Ciężko będzie z kimkolwiek, jak będziemy się musieli mierzyć. Kończymy na tym pierwszym miejscu. Będziemy grali... Z kim będziemy grali? Będzie to Turcja, czyli będzie to Turcja. W rzeczywistości była to Słowacja, a tutaj będziemy mieli Turcję. Turcja, która w rzeczywistości wyglądała też na pewno imponująco. Z kim będzie grała Słowenia, tak z ciekawości? Słowenia grała ze Szwajcarią i Szwajcaria pokonała już Słowenię. Będziemy mogli przechodzić do tego meczu. No, potrzebujemy wyglądać w tym... Jeśli chcemy wygrać, to naprawdę już wydaje się, że tutaj musimy zrobić coś więcej i pokazać coś więcej niż to, co zrobiliśmy mecz ze Słowenią, a więc pora na mecz 1/8 finału. Turcja kontra Anglia. I możemy zaczynać. Turcja zaczyna ze środka. I możemy zaczynać. No jestem ciekawy. Mam nadzieję, że po prostu ze Słowenią nam nie wyszło i mam nadzieję, że jednak tym zespołem będzie się troszkę jakby lepiej grało, bo potencjał mamy dużo lepszy jakby. Możemy grać znacznie lepiej. Harry Kane dostaje piłkę. Jeszcze podajemy do Saki. Jeszcze to może być szansa. Phil Foden. Piłkę się odbiła, ale gola nie ma. Gomez. Bellingham. Trippier. Saka. Trippier. Harry Kane na bliższy słupek. Ale dobry start. Dobry start na pewno. Będzie rożny. Harry Kane, szczerze nie wiem, bo przewrotki na przykład. Podaję już jeszcze do nas. Harry Kane uderzy, gola nie będzie. Teraz Turcja może kontrować potencjalnie. 10 minuta wybiła w tym momencie. A Turcja ze swoją pierwszą potencjalną jakąś tutaj szansą na jakąkolwiek akcję ofensywną. Bellingham dobrze blokuje. To jest chyba Bellingham, choć... Nie, to był Trent, bo właśnie Trent mnie mieli, że on tutaj gra w środku pola, bo to jest chyba Trent z ósemką. Bellingham. Świetna piłka tutaj do nas. Phil Foden. Szkoda, że się nie przebił, bo jakby się przebił, to wiadomo, że to by się wtedy udała ta akcja. Harry Kane spróbuje z daleka. Nawet nie w bramkę, naprawdę nawet nie w bramkę. No Harry Kane mam wrażenie, że to jest bardziej zawodnik, który strzela z pola karnego. Tak mam wrażenie, przynajmniej jak tak go oglądam. Tak mi się wydaje, że więcej ma goli z pola karnego. Aj, podawałem do Saki, ale chyba w ostatniej chwili mi wybił tutaj gracz Turcji piłkę. Shaw, weź to skoczy do niego. Shaw się dał objechać niestety zbyt łatwo Imazowi. Dobry blok. Saka.
czemu naprawdę, jak ja nie widzę takiej sytuacji, gdzie tam jest szansa to, żeby podać, tylko właśnie no ja nie mogę zrobić nic więcej, bo po prostu jakby, ja mogę kliknąć trójkąt, jakby po prostu padą piłkę i wycelować w sakę, ale gra jakby, można powiedzieć, da tam dokładny kierunek, jaką, można powiedzieć, drogą ta piłka przejdzie. To musi być od razu strzał i to jest strzał i to jest gol Juda Bellinghama. Mamy 1-0, troszkę mnie nie ukrywam, że zerwała ta poprzednia sytuacja. Mamy nawet tutaj cieszynkę Bellinghama. W sumie nie widziałem zbyt tutaj cieszynki, nie ukrywam, w tej grze, bo jakoś nie grałem ostatnio Real Madrid, nie grałem Anglią, nie grałem jakby jakkolwiek zespołem, który miał Juda Bellinghama, więc nie widziałem nawet może tej cieszynki w ogóle. Nie, chyba kiedyś widziałem na pewno, ale nie przypominałem sobie zbytnio. No ale najważniejsze, że jest bramka. No i już ten mecz inaczej wygląda, naprawdę już od razu jest więcej spokoju. Od razu więcej spokoju, jak mamy bramkę tutaj praktycznie od początku i nie musimy tak się bić do samych ostatnich sekund, jak ze Słowenią. Pięknie Harry. Tylko właśnie dobrze to podać, super, super. Bukają. Rzut niestety nie zdążył nic zrobić. Oj, za łatwo i nie możemy tak naprawdę, Trippier jest metr, kilometr, można powiedzieć, prawie za nim dosłownie i obrona nasza może mieć problemy. Dobry blok, dobry blok. Bellingham. Trend. Dobra, piłka tutaj do Trippiera, Trippier poda do nas. A my stracimy piłkę. Dobrze, tutaj Phil Foden odzyskuje. Będzie rożny. Harry Kane nie strzelił niestety w ogóle celnie nawet. Teraz Harry Kane spróbuje. To jest świetna próba, to jest poprzeczka niestety. No to była duża szansa. W sensie może jakby to nie było miejsce, z którego to jest łatwy gol, jakby łatwa szansa, ale szansa była poprzeczka. Podaj do nas jeszcze tutaj właśnie, żebyśmy cokolwiek jeszcze spróbowali zrobić w tej połowie. Trend niestety podaje do gracza Turcji. Szkoda. Koniec pierwszej połowy 1-0 po bramce Bellinghama, więc no jest dobrze. Jest dobrze. Dalej ten styl nie jest fenomenalny, nie ukrywam. Czuję, że jesteśmy w stanie zagrać dużo lepiej. No ale prowadzimy, więc nie będę narzekał na pewno. Możemy zacząć drugą połowę. Saka. Jeszcze podajemy do Saki ponownie. Saka, ciekawa bardzo piłka. Bellingham jeszcze podaje do nas. My jeszcze podajemy do Rice'a. Trend ma miejsce. Foden ma miejsce. Foden ma strzał, Foden nie ma bramki. Wow. No był blisko bramkarza, ale... Czy nie dał rady tego jakoś zmieścić lepiej? No nie wiem. Ciekawa próba, ale gola nie ma. Chyba tam piłka zablokowana. Dobre przejęcie. A, ten wślizg jakby się udał, no to byłaby okazja. Strzał zablokowany, wybita piłka przez Joe Gomeza. To jest faul, niestety to jest faul. Czy ja czasem nie miałem żółtej kartki w poprzednim meczu? Nie pamiętam w sumie. No jakoś taki mam... Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie. Wtedy byłbym zawieszony w sumie, więc mam nadzieję, że nie. To jest faul. I też powinna być żółta kartka właśnie. Demiral, który stał się bohaterem i potem antybohaterem w rzeczywistości. Harry Kane z daleka, no nie wiem, może nie zbyt nie wiem, rozmarzyłem się, może powiedzieć, że to będzie jakaś piękna bramka.
Harry Kane, jak to jest aż takie... No mam wrażenie, że naprawdę, że nie uderzymy na tyle mocno, że ta piłka aż tak wysoko przeleciała nad bramką, ale przeleciała i to bardzo wysoko. Bellingham podaje może do nas. Szkoda, szkoda ponowna sytuacja, ale to niestety ponownie, jeśli wygramy, będzie mecz, który to nie jest, niestety gramy jak rzeczywistość Younga. Czyli jak przechodzimy do drugiej rundy, znaczy do następnej rundy, no to... To nie przechodzimy przekonująco, tylko przechodzimy, bo przechodzimy, ale nie wygląda to jakoś, nie wygląda to jakoś dobrze. Bellingham. To jest szansa. Teraz. Phil Foden. Gola nie ma. Niestety. Ale będzie rożny kolejny. Harry Kane. No, doszło do tej piłki, ale nie trafia. Nie wiem, co jest z Kane'a, prawda? Jakby, nie wiem, czy to przez to, że dopiero pierwszy raz z nim gram, ale... No nie gra mi się nim dobrze w ogóle. A spodziewałem się, że będzie łatwo Harrym Kane'em. A nie gra mi się naprawdę nim w ogóle dobrze. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Po prostu mi nie siedzi ten gracz, nie wiem. Na 83. minuta Turcja atakuje. Turcja będzie wyrzucać piłkę. Wybita piłkę teraz jednak. Potrzebuje Bukayo, bo no, wytrzymałość Kane'a i prędkość to nie są najlepsze rzeczy na pewno. Oj, Bukayo traci od razu, ale no nie, myślałem, że ją odzyska, ale my ją odzyskamy. Piękna piłka. To musi być gol. Phil Foden. Foden naprawdę jak w rzeczywistości też nic nie będzie strzelał. No tutaj gola nie będzie pewno z tego. Mam tutaj miejsce troszeczkę. Harry Kane z pierwszej piłki. I to jest właśnie gol 2-0. Harry Kane, co za bramka. Pomyślałem sobie, a czemu nie, 89 minuta, można spróbować i warto było spróbować, bo mamy w końcu bramkę i to od razu absolutnie przepiękną bramkę. To było z voleja i to było piękne. Może taki, w sumie taki półvolej może, ale tak czy tak, przepiękne trafienie Harry'ego Kane'a. No i właśnie w taki oto sposób się strzela bramki. Mamy 2-0, mamy awans, super. I tak, pomimo 2-0, nie jest to właśnie styl, który no, nie wyglądamy jak przyszli mistrzowie Europy, ale wygraliśmy i to jest najważniejsze. I my strzeliśmy bramkę, co mi jest bardzo dla mnie istotne. W końcu tym Harry'em Kane'em dam radę wycelować do bramki. Koniec meczu. No może się powoli rozkręcamy. Słowenią 1-0, tutaj 2-0. No może się powolutku rozkręcamy. Wątpię, że wygramy 3-0, czy ogólnie 3 bramkami w następnym meczu. Ale jeśli będziemy grali dobrze, to mi będzie wystarczało. Kto teraz? Italia, czyli Włochy. Włochy, czyli rewanż z finału 2021 rok. Euro 2020. Oczywiście teraz to takie dziwne jest jakby, że właśnie Euro 2020, ale w 2021 roku, no ale... Tak było. No i będzie to właśnie rewanż z tego finałowego starcia, jeśli tylko gra mi da, bo nie wiem, czemu to pobieranie z danych właśnie tak trwało długo. A nie popatrzyłem dokładnie, czy tam, jak oni się nazywali, Słowenia, tak, oni, a nie, przecież oni odpali ze Szwajcarem pokarnych, w sumie już to widziałem przedtem. Same takie mocne już drużyny zostały, Hiszpania, Portugalia i albo Belgia, albo Francja, więc no już nie ma słabych drużyn, można powiedzieć, już słabych drużyn to na pewno nie ma. Jesteśmy zawieszeni. Harry Kane jest zawieszona jednak. No dobra. A więc pewnie, no niestety czuję, że będę musiał powtarzać. Bo nie mówiłem tego, ale to oczywiście też w miarę jest wiadomo, jak to robię zawsze z tymi filmami. To jest film, w którym to się wydarzy. Euro będzie wygrane. Może nie za pierwszym razem, ale będzie. Więc właśnie zobaczmy, czy będę musiał powtarzać. Nie będę musiał powtarzać, bo Foden w 117 minucie strzela bramkę i daje nam awans. Pięknie. Możliwe właśnie, że będę musiał powtarzać, ale na razie nie muszę tego robić i mamy półfinał Euro i to wszystko za sprawą bramki Phila Fodena. Pięknie, Phil. Belgia w półfinale, czyli tu mamy zatem przed rewanż z meczu o trzecie miejsce na Mundialu 2018 na przykład. Więc powoli można powiedzieć, właśnie tutaj bierzemy te rewanże. Zrewanżowaliśmy się na Włochach, teraz pora zrewanżować się na Belgii, a w finale czeka już Portugalia. Tutaj oczywiście już Harry Kane wraca do akcji, na szczęście. Bałem się, że z Włochami właśnie będę musiał powtarzać, ale jednak nie musiałem.
Jesteśmy gotowi, możemy przechodzić do tego meczu, a więc półfinał Belgia-Anglia, no i pora awansować do wielkiego finału. I możemy zaczynać to starcie. Anglia-Belgia, zobaczymy. Nie mogę powiedzieć, że zobaczymy, kto awansuje, bo my wiemy, kto awansuje. Kwestia, czy właśnie uda się to za pierwszym razem zrobić. Łukają. A nie wiem, czy to było do mnie, czy do Bellingama. Spalony, tak, to jest spalony. Phil Foden jeszcze dał radę tą piłkę. No właśnie, tam był chyba faul, właśnie, wróćmy do tego. Tak, to był faul. Nie wiem, czemu to ja robię, jakby to Harry Kane to robi. Mam wrażenie, że to ktoś inny powinien robić, ale Harry Kane nie będzie miał. Myślałem, że może jednak będzie asysta. Teraz za to trzeba uważać, bo to kontrolują Belgowie. Openda, który mi się niesamowicie grał. Niedawno robiłem właśnie film, gdzie prowadziłem Belgię do wygrania Euro i naprawdę fenomenalnie mi się nim grał, więc wiem, że jest niebezpieczny. To jest łatwa strata, ale wydaje mi się, że nie wybraliśmy najlepszą drogę. Bellingham, nie wiem, czy ten nie był bezpalony i tak w sumie. Miałem wrażenie, że był nie na spalonym, ale no nie, w sumie tam mogło być na limicie. Carrasco atakuje. Carrasco. No chyba byli koledzy z zespołu. To jest gol. To jest gol. Lois Openda. Tak dobrze mi się nie grało. Tyle mi przyjemności sprawiał w tym filmie, gdzie właśnie Belgii. Jakby Belgię prowadziłem do wygrania Euro, ale teraz niestety wbija mi nóż w serce tutaj i trafia bramkę w tym meczu, gdzie nie chcemy, żeby już strzał Openda. Jeszcze poddanie, to się udało dobra za drugim razem. Ale po co, Conor? Naprawdę, jakby nie musiałeś tego robić. Naprawdę nie musiałeś. Bellingham. Spalone. Było widać, że tak właśnie Luke Shaw coś ma za dużo tutaj miejsca, może powiedzieć. Za dużo, jakby za bardzo z przodu. Dobra, przejęcie piłki. Foden, tylko chyba za późno. Jednak nie, zdążyliśmy jeszcze. Foden jeszcze ma piłkę. Do Saki próbowałem to podawać, ale gra jakby myślał, że do Bellingama. O, nie, niestety nie jest to czysto. Widziałem od razu, że przed właśnie niestety nie jest czysto. Pukają. Pokaż się, Bukayo. Bellingham. Bukayo. Szkoda, bo poprosiłem piłkę i to mnie bardziej boli. Harry Kane jeszcze spróbuje, ale w bramkę. No. Napastnik jak Harry Kane powinien w takiej sytuacji przynajmniej wycelować bramkę. Prawdę, nie rozumiem. Nie rozumiem niektórych sytuacji. Jak w tym momencie tutaj nie udało mi się Harrym Kane'em podać do Saki, wcale nie mam pojęcia. No wyglądamy źle bardzo. Bardzo źle wyglądamy jak na razie. Oj, ja nie wierzę, nie wierzę. Naprawdę, nawet jeszcze się tutaj z Bellingham zdarzyliśmy. Nie wiem, co my robimy jak na razie, ale wygląda to bardzo, bardzo, bardzo źle. Chyba jeszcze mu zablokowałem, czemu nie zablokowałem. Saka, tylko pośpiesz się właśnie, ale jeszcze Foden. Jeszcze ich naciskajmy, jeszcze im przyciskajmy, jeszcze dajmy im rozegrać tego. Atakujcie go od razu. Bellingham, wygraj to. Niech ktoś to przeniesie przez... Tak denerwująca była ta akcja, naprawdę. Byliśmy tyle razy tak blisko, ale nie potrafiliśmy tego jednej takiej dobrej, może powiedzieć, decyzji zrobić. Jeszcze mamy jedną sytuację, niestety Carrasco.
My tyle, dobra. No. Szkoda tej bramki. I w sumie szkoda też tego, jak my gramy źle w sumie. Przecież my gramy jakoś, no, tragicznie na razie, prawda? Jakby, nie wiem, czy to jest ten duch rzeczywistej Anglii, który jest w nas, nie wiem naprawdę, bo nawet ten mecz z Turcją, aby bądźmy szczerzy, mieliśmy dwie bramki, ale całokształt meczu był zły. Całokształt meczu był zły w naszym wykonaniu, więc... Więc jakby, no... Nie wiem. Próbuję tutaj pomóc, bo chcę tę piłkę jak najszybciej zgarnąć. No, nie wiem naprawdę, czy trend? Nie obchodzi mnie nawet, kto to jest, by wracać, to jest zawodnik przy piłce. Bellingham. Saka, rusz się, no naprawdę, aby jesteś skrzydłowy, on nie stój w miejscu. Nie rozumiem, czemu on tam stał w miejscu w tym momencie. To będzie piłka na szczęście dla nas, ale... Ale będzie faul chyba, tak? Czy nie? W końcu tak, będzie faul. Mam rzut wolny. Może teraz? Nie. Jeszcze nie. Nie, po prostu nie. Cokolwiek robimy, tam się nie udaje. Strata od razu. Nie wiem naprawdę co, nie wiem, nie, gra mi się nimi tragicznie, naprawdę, jakby porównanie do, wiem, że tutaj steruję jednym zawodnikiem, ale porównanie do Belgii na przykład, jak ja z nimi sterowałem, to nie była ziemia, a propos Belgii. No tak. 2-0 dla Openda, 2-0 dla, nie, no dla Openda w sumie też mogę powiedzieć, bo on strzelił dwie bramki. Harry Kane, no nie mogę. Jak Harry Kane nie strzela z takiej pozycji w bramkę? Przynajmniej w bramkę. Nie wiem naprawdę, nie rozumiem, czemu mi się nim tak okropnie gra. Naprawdę strasznie mi się nim gra. No wiedziałem. W ostatniej sekundzie, gdzie jeszcze ten przywilej był pokazywany, oczywiście stracili piłkę. No nie bywała naprawdę. Nie bywała po prostu. Lukaku przed zapędę. Jak można zmienić zawodnika, który strzelił dwie bramki za Lukaku? Nie wiem. Ale selekcjoner Belgii to zrobił. Niestety ciężko powiedzieć, kto dobrze gra w tej reprezentacji, naprawdę. Bukayo Saka mnie mega jakby rozczarowuje, jaki duet z nim tworzę. Liczę, że Bukayo będzie bardziej chciał grać, a Bukayo naprawdę nie radzą się z tą sytuacją, w której on nie zachowuje się jak ofensywny gracz, tylko stoi w miejscu. Ja muszę na niego czekać i to wygląda po prostu jak katastrofa jedna wielka. Dobra piłka, ale Harry Kane kontra Belgia. Cała tutaj, może powiedzieć, obrona. No, aby tu był, przynajmniej jeszcze gole, aby tu był, to byłaby nadzieja. Wydaje się, że nadziei nie ma zbytnio. Tego nie podaj za słabo. Mogło być lepiej na pewno, mogło być i powinno być lepiej. Do końca Belgia na piłkę. My jesteśmy skończeni po prostu. Jesteśmy skończeni. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Czemu tego nie zrobię? Czemu Doku nie strzeli? Naprawdę, zakończ to. I już nie daj mi 100% pewność, że to powtarzę, bo naprawdę... Nie spodziewałem się, że tak będzie. Wierzyłem, że Anglią w grze będzie mi się grał bardzo dobrze, ale niestety jest tak jak w rzeczywistości. Jak nie gorzej. Może gorzej nie, bo troszkę pewnie awansowaliśmy tutaj w tych fazach pucharowych, ale... To jest katastrofa, prawda? To jest jedna potężna katastrofa. Granie do tyłu w takim momencie.
To by było na tyle. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą próbę. Więcej widzieć nie muszę. I mamy 1-0, 18 minuta. Druga próba zaczyna się naprawdę fenomenalnie, bo nie kto inny jak Harry Kane strzela bramkę w 18 minucie prowadzenia, więc no to jest fenomenalny start. Szkoda, że musiałem powtarzać, ale przynajmniej ta druga próba nie zaczyna się jakoś strasznie. Przynajmniej ta druga próba zaczyna się tak, że jest nadzieja pewnie. Jest nadzieja, że damy radę to zrobić za drugą próbą. Bardzo łatwo, to jest świetna kontra w naszym wykonaniu i mamy 1-0. Mam nadzieję, że widzimy się albo przy bramce następnej naszej, albo na koniec meczu. I mamy 2-0, ponownie Harry Kane. No czemu musiałem aż powtarzać, że w końcu mi się zaczęło dobrze im grać? Nagle teraz pokazujemy się w sytuacjach dobrych, nagle teraz gramy się dobrze, a cały czas to jest ten sam legendarny poziom. Dosłownie dałem mecz od nowa i nagle gramy świetnie, nagle dobrze nam się gra. Nie wiem jak, ale to robimy. 2-0 w tym momencie. Jak tak dalej będzie szło, to ja za niedługo kliknę symuluj do końca. Jak będziemy mieli 3 bramki na przykład przewagi, to zrobię. Więc na razie kontynuuję ten mecz. I mamy 3-0 i to jest ponownie Harry Kane. To nie jest taka już bramka jakaś piękna i tam nawet na linii bramkowej praktycznie odbiło się od gracza Belgii, więc chyba to będzie bramka Harry'ego Kane'a, ale też może być samobójcze, nieważne. Ważne, że mamy 3-0. I naprawdę nie wiem czemu tak musiało być, czemu naprawdę dopiero za powtórką musieliśmy umieć grać, nie wiem naprawdę czemu tak było, no ale to przynajmniej nie muszę powtarzać kilka razy. A więc właśnie tutaj główka Harry'ego Kane'a, no i tutaj Tielemans z linii, no to w sumie pewnie będzie samobój Tielemansa, czy nie? To nie jest samobój Tielemansa, to znaczy, że hat-trick Harry'ego Kane'a i ten hat-trick też pozwala mi dać symuluj do końca, no właśnie, mamy tutaj 3-1. Dobra, więc za drugą próbą, czyli na razie mamy łącznie jedną powtórkę na tym całym turnieju, więc nie jest tragicznie. Spodziewałem się, że potencjalnie jedna może być gdzieś, choć szkoda, że właśnie jedna powtórka, a potem za to w drugim meczu znowu zniszczyliśmy ich, więc szkoda tego. A więc finał będzie z Portugalią. Finał Euro będzie z reprezentacją Portugalii. Jesteśmy w stanie to zrobić za pierwszym razem, ale z drugiej strony jak oni tutaj są w finale, to oznacza, że nie bez powodu są tutaj. I będziemy mogli przechodzić do wielkiego finału, czyli Portugalia kontra Anglia. Możemy przechodzić do finału Euro 2024. I zaczynamy. Portugalia zaczyna ze środka dwóch fenomenalnych napastników. Ronaldo, Kane. Zaczynamy. João Felix. João Felix w piłce cały czas. On próbuje wykreować pierwszą sytuację dla reprezentacji Portugalii. Trippier. Szansa teraz dla nas. Bellingham, Saka. Bellingham. Saka. Aj, chciałem podać celnie, ale gra mi nie umożliwiła tego niestety. To jest to, o czym mówiłem, aby ja mogę chcieć podać, ale to gra ma finalne powiedzenie w tym, jaką dosłownie, jaką dokładnie drogą ta piłka będzie podawana, można powiedzieć. Saka może do Bellingama. Nie wiem, czemu musiałeś zrobić ten ruch. Czemu musiałeś zrobić ten ruch? Ja nie chciałem wrzutki takiej sportu, ja chciałem wrzutkę, żebyś od razu robił, a nie żeś najpierw jeszcze zakręcił sobie i potem wrzucał. Tak? To ja nie chcę nic od ciebie, żadnego podania. Tak? To rób coś innego, a nie naprawdę takie podania, aby takie coś to nie chcę widzieć. Faul. Nuno Mendes. Ronaldo, no naprawdę będziecie tak dawali mu łatwo piłkę. Szansa, Portugalia miała pierwszą okazję, Pickford broni jednak. Nie najlepszy start. Czy naprawdę my nie możemy zrobić tego, co robiliśmy w drugim meczu z Belgią? Naprawdę nie możemy tego zrobić, bo już od początku to wygląda nieciekawie. Te pierwsze minuty to są zdecydowanie Portugalii minuty. Oni są lepsi. Show. Może teraz dla nas szansa. Gallagher. Bellingham. Saka. Saka.
Będzie strzał, no. Przynajmniej spróbował Trippier, nie mogę go za to na pewno winić, choć nie miał łatwej sytuacji. Powinniśmy tą piłkę im przejąć. Zaraz jednak oni atakują w środku pola, w tym momencie krają. Piłka prawie przejęta przez Trenta. Palinia. Dobre przejęcie. No i teraz może, tylko właśnie trzeba naprzód atakować. Jude Bellingham. No właśnie, niestety to jest ten największy minus Kane'a, ta jego prędkość. Inni napastnicy, wielu napastników byłoby groźnych w takiej sytuacji. Harry Kane jest bez żadnego, może powiedzieć, zagrożenia tutaj dla Portugalii. Taka akcja. Uwaga, podania tutaj. Saka, dobry pressing, tylko się nie poddawaj, Saka, jakby nic ci nie da pressing, jak się połowie poddasz, musisz do końca być zmobilizowany. I to jest jakby, to tylko jest tracenie siły, jak zamierzasz się poddać po kilku sekundach, to nie rób w ogóle pressing, bo nie traci siły. Ale mogą być problemy i to będą problemy, gdyby nie ten fenomenalny blok. Ronaldo jeszcze. Ronaldo, zabrana piłka, Pickford. Koniec pierwszej połowy, 0-0. Co z tym jest naprawdę, że znowu musimy się zamienić w tą słabą Anglię? Czemu z Belgią tak pięknie było przy tej drugiej próbie, a tu jest znowu źle? Znowu to wygląda jak za pierwszą próbą. Foden. Dobra piłka do Harry'ego Kane'a. Harry Kane, dobra próba. Najlepsza pewnie sytuacja jak na razie w tym meczu dla nas. Aj, gola nie będzie. Stones chyba to był. Wydaje się, aby Stones nie strzelił w ogóle. I teraz już Portugalia, teraz Conor Gallagher. Gallagher przy piłce. Może do nas tutaj? Próbuję się jakoś pokazać, ale na razie nagram drugą stroną. Pukaję Saka. Miałem tam kilka sytuacji, ale nie zdecydowałem się na ani jedno podanie. Strasznie łatwa strata. Chciałem to wyblokować, jeszcze ja nie zdążyłem. Ronaldo kontra chyba Konsa. Konsa, rusz się. Nie, Konsa. Jesteś niesamowicie tragiczny, Konsa, naprawdę. Nie wierzę, naprawdę. Ja nie wierzę, że coś takiego właśnie zobaczyłem. Konsa, weź naprawdę, jakby nie pokaże się więcej, jak będziesz. To nie jest bronienie. To nie jest bronienie. To jest po prostu puszczenie Ronaldo pod piłkę, pod bramkę z piłką. To jest jedna z najgorszych. No, nie chcę mówić prób obrony, bo to nie była nawet próba obrony. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką widziałem w tej grze, naprawdę. To jest niesamowite. Harry Kane, za to mamy 1-1, a więc Konsa próbował nam zaprzepaścić to wszystko, ale Harry Kane na to nie pozwoli. 1-1, mamy ponownie remis w finale. Mam nadzieję, że naprawdę to nie przesądzi ten jego popis obronny, ale naprawdę dalej nie wierzę, nie jestem w pełni szczęśliwy z tej bramki, po prostu dalej jestem zagotowany tą sytuacją, co on odwalił. Piłka dla nas. W ogóle czemu jest Rikonsa gra? Bo jego nie powinno tutaj w ogóle być na boisku. Może teraz pójdziemy za ciosem. Phil Foden, ależ główka i to jest gol 2-1. 66 minuta, Phil Foden strzela na prowadzenie, ależ to zmieścił niesamowicie. Dwa szybkie ataki i dwie szybkie bramki. Anglia przed chwilą przegrywała, Anglia w tym momencie prowadzi. Niebywałe to jest. Może to był plan, może Konsa musiał nas zdenerwować, żebyśmy w końcu zaczęli dobrze grać. Nie wiem naprawdę, ale to zmieścił. Piękna piłka od Saki, ależ Foden się rzucił na tą piłkę. Jak on to zmieścił? Niebywały strzał, niebywała precyzja naprawdę. Od ręki w słupek i do bramki.
20 minut do końca. 20 minut od pierwszego trofeum w karierze Harry'ego Kane'a. Vitinha, podaje do Cancelo. No to musi być nasza piłka. Ale szkoda, że Foden nie zgarnął tej piłki, się z nim nie zabrał. Ruben Dias. Ostatni kwadrans tego spotkania. Portugalia musi atakować. Wycofanie do tyłu. Pereira. Już tylko 10 minut. Vitinha jeszcze podaje, jeszcze jest groźnie, Cancelo. Rice, pięknie Declan. Pięknie Declan. I to jest szansa na to, żeby potencjalnie to zakończyć. Nie tylko, żeby uciec spod własnego pola karnego, ale żeby potencjalnie strzelić bramkę i to zakończyć. Jeszcze podobnie czy do Juda, ale kończy to niestety tym, że jest jeszcze jedna kontra Portugalii. Niestety, Fernandes. Pereira. Nie zróbmy tylko nic głupiego, naprawdę. To jest ostatnia akcja dosłownie. Piękny blok Harego, ale jeszcze piłka w grze, jeszcze atakują. Jeszcze będą mieli sytuację. Jeszcze wybić piłkę. Jeszcze Bruno. Wybić. Pickford to ma. I my to mamy, bo to jest koniec finału Euro. Anglia wygrywa 2-1 i po raz pierwszy w swojej historii Anglia wygrywa Euro. Po raz pierwszy w historii Anglia mistrzem Europy. I co dla nas jest też istotne, Harry Kane w końcu ma trofeum. I to jakie? Od razu ma trofeum za wygranie Mistrzostwa Europy. No to jest potężne trofeum. To nie jest byle jakiś tam na przykład puchar kraju, jakiś tam super puchar, coś w tym stylu. To jest potężne trofeum. To jest Mistrzostwo Europy. Pięknie, udało się to zrobić. Jedna tylko powtórka, więc zawsze jak ta jest ta jedna powtórka, to zawsze to boi, że dosłownie tylko się raz pomyliliśmy, szkoda, że się raz pomyliliśmy, bo byśmy mogli mieć bez żadnej pomyłki, ale i tak wygraliśmy. I tak się udało, i tak to trofeum jest nasze. I to trofeum będzie za chwilkę podnoszone przez Kierana Trippiera. Obrońca Newcastle United w tym momencie to trofeum podnosi, a Anglia mistrzami Europy. Pierwsze trofeum od 1966 chyba? Wtedy wygrali ten mundial, jedyne ich jakby osiągnięcie reprezentacyjne to wygrali Mistrzostwa Świata. No wiadomo, znaczy, że nie wiem, w sumie to jest takie ich... No niby mają dwa euro z rzędu srebrny medal, więc to też nie jest tragiczne osiągnięcie jakby, no ale nikt nie lubi tego srebra. No ale właśnie to jest to pierwsze trofeum od tak wielu, wielu, wielu lat. Coś, co mogliśmy widzieć dosłownie wczoraj. Mogliśmy to widzieć wczoraj, ale Hiszpania przeszkodziła temu, żeśmy właśnie mogli widzieć takie obrazki. Powiem tak, w rzeczywistości myślę, że ja się tam cieszę, że przeszkodziła Hiszpania, żebyśmy widzieli takie obrazki, ale to jest oczywiście fajnie, że możemy to widzieć. Czyli może dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie dość, że Anglia wygrała w końcu Euro, to też Harry Kane w końcu wygrał jakiś trofeum. Ale to jest takie podwójne zwycięstwo, może powiedzieć. Ten film to jest takie podwójne zwycięstwo, bo nie już, że wygrałem Anglii to Euro, to jeszcze przy okazji właśnie wygrałem Harrymu Kane'owi w końcu trofeum, więc tak właśnie mówiłem, dwie pieczenie na jednym ogniu. Jedyna rzecz, jaką jeszcze bym zobaczył, to ile strzelił te Harry Kane bramek, bo między innymi mieliśmy hat-trick właśnie, to jest istotne bardzo, mieliśmy hat-tricka tutaj i Harry Kane został najlepszym strzelcem, super. 7 bramek, więc nie dość, że wygrał Euro w końcu, to jeszcze został też królem strzelców, więc fenomenalne Euro dla Harry'ego Kane'a i w taki oto sposób wygraliśmy Anglii Mistrzostwa Europy, a Harry'emu Kane'owi wygraliśmy pierwsze trofeum w jego karierze. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale, cześć!